Siemka wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie takie petardy jak Pyro Moravia Mega Bond XXL. Pirotechnika Moravia. 6 sztuk w opakowaniu. Około 15 zł trzeba dać za taką paczkę. W niektórych sklepach macie nawet podwyżkę na przecenie. Certyfikat kategoria 2. 90 gram. Nec 15 gram. Zobaczymy, co to na środku. Są jakieś kulki, pewnie będzie cracking na samym początku. Podobno właśnie ta petarda jest dosyć mocna, więc może pobawimy się, zobaczymy w ogóle, jaką ma moc, jaki ma efekt w nocy. Jeszcze tych petard niestety nie miałem. Coś tam oglądałem kiedyś na YouTubie właśnie test tutaj tych petard, ale dokładnie nie pamiętam. Ale z tego, co widzę, właśnie to tutaj w środku jest cracking. Także co? Lecimy, zapraszam do oglądania. Dobra, to lecimy z Pyro Moravia. Petardki, które są już jakieś mocniejsze. To odpalimy troszkę dalej. Chyba nie wypał. Nie wiem, czy to ma być takie coś, czy jeszcze huk w tym. Chyba huk jeszcze w tym. Dobra, nie będę na razie do tego podchodził. Rzucę jedną petardę. Ale powiem wam, kolorki fajne. Fajnie wyglądałoby to w nocy. Strasznie lekka jest. No, trochę dziwne. Bez huku to jest? Myślę, że na końcu jest huk. Niby jest napisane. Teraz wam pokażę. 15 gram. Także trochę dziwne. Co? Co? Spróbujemy trzecią. Nie, to czyli jednak taki efekt tylko jest w tej petardzie. Czyli możemy sobie ją bliżej postawić, najwyżej. Najwyżej ten. Ja ucieknę. Na wszelki wypadek. Ale nie wiem, myślałem, że to będzie huk. Co? Dobra, zrobimy jeszcze bliżej może. Jep. Nie no, powiem wam, że nawet ciekawe. Nie no, powiem wam, Pyro Bayer bardzo ciekawy, to już nie petarda, a Pyro Bayer bardzo fajny efekt. W nocy na pewno by fajnie wyglądał. Dobra, to by było na tyle, jeśli się filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki, do następnego razu. Yeah.